Witamy w kolejnym wydaniu programu Miasto Żyje. Pogłębianie Wisły, granty dla płockich organizacji, jubileusz Płockiej Galerii Sztuki. Trwają prace przy udrażnianiu koryta Wisły. Potężna wyspa, którą mieszkańcy miasta mogli widzieć ze wzgórza Tumskiego, a która stanowiła bardzo poważne zagrożenie powodziowe, powoli znika i do końca listopada zniknie. Tak, aby wlot do zbiornika we Włocławku umożliwiał z jednej strony przepłynięcie wysokiej wody, z drugiej strony w sytuacji zagrożenia powodziowego pozwolił dopłynąć z Włocławka do Płocka lodołamaczą. Pogłębiarka kruszy wyspę i miesza piach z wodą. Taka pulpa zasysana jest pod ogromnym ciśnieniem przez rurociąg. Transportowy wąż ma prawie kilometr długości. Zanieczyszczona masa wylewana jest wzdłuż lewego brzegu poniżej wylotu przepompowni Popłacin. Do usunięcia jest 164 tysiące metrów sześciennych na mułu. Prace kosztować będą 2 miliony złotych, a pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego to zadanie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jednak w realizacji tego obowiązku istnieją spore zaniedbania. Od 20 lat nie prowadzono żadnych prac udrażniających królową polskich rzek. Na szczęście widać światełko w tunelu. Pod auspicjami wojewody mazowieckiego opracowywany jest program bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Wisły Środkowej. 300 tysięcy złotych. Tyle Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka przeznaczyła w 5. edycji konkursu grantowego. Każda z organizacji pozarządowych może starać się o 25 tysięcy złotych. Pieniądze mają wspomóc realizację projektów skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Organizacje pozarządowe mają czas do 7 grudnia na złożenie wniosków, później oceni je Rada Programowa i Rada Fundacji. W 5. edycji postanowiliśmy przyznać dodatkowe punkty dla projektów, które wpisują się w takie obszary jak pomoc osobom w wieku 60+, zorganizowanie im wolnego czasu, a także zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dla dzieci niepełnosprawnych, a także dla dzieci i młodzieży w okresie przerwy w nauce szkolnej. Kto otrzyma pieniądze na realizację projektów, dowiemy się 16 stycznia 2012 roku. W 4 dotychczasowych edycjach płockie organizacje pozarządowe otrzymały łącznie 1,5 miliona złotych na 114 projektów. Fundusz grantowy to przedsięwzięcie, którym jako miasto możemy szczycić się i szczycimy się nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, gdzie pokazujemy, że społeczna odpowiedzialność biznesu w połączeniu ze wsparciem miasta jest otwarta na realizację wielu projektów organizowanych przez samych mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje. W gronie fundatorów są Urząd Miasta Płocka, PKN Orlen, który fundusz 5. edycji konkursu zasilił kwotą 150 tysięcy złotych, oraz Basel Orlen Polioleffins, który tym razem ofiarował 80 tysięcy złotych. Od początku listopada w autobusach komunikacji miejskiej można spotkać mundurowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym i kontrolerom. Każdego miesiąca komunikacja miejska ponosi duże straty z powodu dewastacji autobusów oraz infrastruktury przystankowej. Do uszczerbku w finansach spółki przyczyniają się też gapowicze. Roczna kwota za niewyegzekwowane mandaty to 650 tysięcy złotych. Strażnicy wraz z pracownikami komunikacji miejskiej jeżdżą autobusami na różnych liniach i o różnych godzinach, także wieczorem i w nocy. Zdaniem pracowników już są pierwsze efekty wspólnego działania. Niestety, trzeba przyznać, nasze społeczeństwo jest takie, jakie jest, a dzięki Straży Miejskiej czujemy się bezpieczniejsi. Są różne sytuacje, pasażerowie widząc Straż Miejską zachowują się przyzwoicie. Także na chwilę obecną nie mieliśmy jakichś takich sytuacji, w których musiała Straż Miejska na razie interweniować. Jak widać, obecność munduru, tak jak muzyka, łagodzi obyczaje. Płocka Galeria Sztuki świętuje 30-lecie działalności. Na swój jubileusz placówka przygotowała dwa ciekawe przedsięwzięcia. Jedna propozycja to wystawa jubileuszowa 30 i więcej, a druga to wydana po raz pierwszy w historii galerii obszerna publikacja poświęcona kolekcji Płockiej Galerii Sztuki, artystom i dziełom, które w tej kolekcji były gromadzone od lat 80. XX wieku. Wydanie publikacji dofinansował Urząd Miasta.
Płocka Galeria zainaugurowała swoją działalność w sierpniu 1981 roku ekspozycją plakatów Waldemara Świeżego. Placówka najpierw funkcjonowała jako biuro wystaw artystycznych, później Państwowa Galeria Sztuki, a od 1998 roku nosi miano Płockiej Galerii Sztuki. Przez trzy dekady miało tu miejsce wiele znaczących wydarzeń. Swoje dzieła prezentowali wybitni artyści, m.in. Zbigniew Beksiński, Jerzy Duda-Gracz, Franciszek Starowiejski. Jubileuszowa wystawa zatytułowana jest 30 i więcej. Słowo owo więcej, czyli w tym wypadku odnosić się ono będzie do artystów Płocki, środowiska płockiego, które od samego początku istnienia galerii znaczyło bardzo wiele. Są to twórcy, którzy od samego początku są w galerii, pomagają, wspierają, pokazują swoje prace. Wernisaż wystawy w środę 16 listopada, godzina 18. Z okazji jubileuszu życzymy płockiej placówce kolejnych owocnych lat działalności. Po raz kolejny na ulicach Płocka pojawili się zawodnicy z biało-czerwoną flagą. W biegu niepodległości wystartowali uczniowie płockich szkół, a także znane osobistości. Wśród biegaczy byli m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, biskup płocki Piotr Libera i posłanka Elżbieta Gapińska. Taka forma uczczenia Święta Niepodległości organizowana była w naszym mieście w okresie międzywojennym od 1923 do 1937 roku. Od 5 lat inicjatorem powrotu do dawnych tradycji jest parafialno-uczniowski klub sportowy Wiktoria. W biegu nie było wygranych i przegranych. Liczył się udział w patriotycznym wydarzeniu. Reprezentanci szkół na pamiątkę otrzymali okolicznościowe puchary.